i przejść do autodesku. Kwoty ustalają najczęściej biegli w powołaniu przez prokuraturę. I to na tych kwotach, chyba że one są według nas po prostu błędne, na tych, ale zazwyczaj nie są. Na tych kwotach się opieramy. Jeżeli weźmiemy, załóżmy firmę architektoniczną, to mamy od 2-3 lat jakiś wysyp spraw, w których to się dzieje. Wyobraźmy sobie firmę architektoniczną, która zatrudnia 10 pracowników i ma 10 komputerów, w tym na 5 z nich pracują architekci. Firma kupuje AutoCAD w wersji LT, czyli taki AutoCAD, który pozwala projektować w 2 wymiarach, co do zasady. Informatyk krakuje ten program komputerowy i na 5 komputerach zaczyna być zainstalowana pełna wersja AutoCAD. Każdy AutoCAD, przyjmijmy, że to jest jakieś 20 tysięcy złotych, tak tyle kosztuje mniej więcej kopia takiego programu. 20 tysięcy złotych razy 5 to jest 100 tysięcy złotych i roszczenia producentów to jest kwota 300 tysięcy złotych. Takie są roszczenia wyjściowe. I oczywiście, jeżeli my decydujemy się nie pójść do sądu i zakończyć sprawę jakąś umową, która ma regulować kwestię odszkodowania, to pewnie to będzie kwota niższa. Natomiast ona bardzo często oscyluje w wielkościach dwukrotnej wartości oprogramowania komputerowego. W czasie rozmów z takimi przedsiębiorcami my oczywiście bierzemy pod uwagę różnego typu elementy. Tak? Inaczej podchodzimy do firmy, która cała swoją działalność opiera na nielicencjonowanym oprogramowaniu. Inaczej podchodzimy do sytuacji, w której rzeczywiście coś się wydarzało, gdzieś nie odinstalowano, gdzieś pojawia się kopia, która w jakiś głupi sposób tam trafiła, tak? Nie jest to celowe działanie. No to oczywiście wtedy rozmawiamy o innych kwotach, ale kwota średnia firma i kwota 100 tysięcy, 200 tysięcy złotych to nie są żadne kwoty, które są jakby wyjątkowe w tego typu sytuacji. Czyli jest to kwota, wyjściowa kwota roszczenia, to jest mniej więcej trzykrotność wartości oprogramowania. To warto dodać, że to wynika z artykułu 79 ust. 1 ustawy o prawie autorskim, prawie pokrewnych, prawach pokrewnych, który przewiduje, że w przypadku naruszenia zawinionego można domagać się zapłaty potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia, kiedy jest niezawinione podwójne wysokości. Ale tak jak powiedział mecenas Sowiński, to w sytuacjach też bierzemy pod uwagę podejście firmy, przyczyny zdarzenia, czasami też, czego przykładem jest, dostaliście Państwo przewodnik po ryzykach związanych z korzystaniem z nielicencjonowanego oprogramowania. Tam na marginesach są prawdziwe wypowiedzi przedsiębiorców, w których ujawniono nielegalne oprogramowanie. I to też bywa częścią porozumienia, jako włącznie ze zgodą na publikowanie nazwisk czy nazwy firmy. My z tego nie skorzystaliśmy, ponieważ te wypowiedzi były udzielane na przestrzeni kilku lat i uznaliśmy, że nie ma co tutaj używać tych nazw tych firm. Natomiast są to autentyczne wypowiedzi przedstawicieli, właścicieli lub przedstawicieli karty zarządzającej firmach, gdzie ujawniono nielegalne oprogramowanie. Jeden przykład, była firma architektoniczna, w której było 13 komputerów i pani prezes opowiadała mi, kiedy pracowaliśmy nad opracowaniem wspólnego komunikatu i przedstawieniem tej historii. I ona użyła określenia, które wydaje się w sposób bardzo trafny oddaje stan ducha i ciała w sytuacji, kiedy 12 komputerów posiadanych przez firmę zostaje zabranych przez policję. Ona po prostu powiedziała, że to jest koszmar. Że ona w ciągu dnia została pozbawiona narzędzi, a do końca tygodnia miała zaplanowane zakończenie pracy jakichś projektowych, trzech projektów. Więc polecam Państwu lekturę tego opracowania.
które stara się być, czy intencją naszą było zebranie informacji dotyczących i ryzyk prawnych, i ryzyk finansowych, i ryzyka organizacyjnego, i ryzyka wizerunkowego. I no bo wyobraźmy sobie, że informacja, że była policja zabrała komputery, z pewnością nie jest informacją, która wzbudza zaufanie kontrahentów, wręcz może budzić pewne wątpliwości. I co ważne, w tym przewodniku zawarliśmy też informacje dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa informatycznego. Z tego badania, które dzisiaj wyniki przedstawiliśmy, wynika, że przedstawiciele kadry IT postrzegają jako największe zagrożenie właśnie ryzyko dostępu osób trzecich i utrata danych. W naszym przewodniku zebraliśmy informacje z różnych źródeł, również z FBI, z polskiej policji, z Departamentu Polityki Celnej i między innymi również interesujące jest to indeks ryzyka Deloitte'a, z którego wynika, że na przestrzeni ostatnich 2 lat percepcja tego rodzaju zagrożeń bezpieczeństwa informatycznego nabrała jakby zdecydowanie kluczowej rangi. Jest to w tej chwili traktowane jako jedno z 3 największych zagrożeń, kiedy podczas wcześniejszego badania, chyba 2 lata wcześniej, takie ryzyko było szacowane na poziomie 12, jeśli dobrze pamiętam, czy 10 miejsca. Zatem w tym zakresie świadomość wzrasta i warto brać pod uwagę to ryzyko, a mam nadzieję, że ten nasz przewodnik będzie może nie trafił pod strzechy, ale uda się dotrzeć z tym przewodnikiem do dużej grupy przedsiębiorców, bo wydaje się, że jest to no, taki kompletny zbiór informacji na temat wszelkiego rodzaju związanych z korzystaniem z jednego tego. Zatem polecam Państwu, jeśli nie dogłębną lekturę, to przejrzenie tego przewodnika, wydaje się, że też te prawdziwe wypowiedzi ilustrują, jak wygląda w praktyce sytuacja ujawnienia programowania w firmie. Ja pozwolę sobie tutaj dodać, w praktyce, jeżeli rozmawiamy z osobą odpowiedzialną za oprogramowanie w firmie, tak naprawdę najczęściej trafiającym argumentem jest właśnie nie ilość pieniędzy, którą później trzeba będzie zapłacić, tylko właśnie samo wejście audytu. Dlatego, że jedna rzecz to jest dobre pytanie do takiej osoby, jak długo jesteś w stanie wytrzymać czy uchronić firmę od bankructwa, jeżeli nie będziesz miał komputerów i danych na tych komputerach. To jest najczęstsze pytanie, które rozpoczyna rozmowę o właśnie właściwej inwentaryzacji oprogramowania. Notabene wspomnę, że wdrożenie właściwego, tutaj pan mecenas o tym wspomniał, właściwego systemu zarządzania oprogramowaniem wprawdzie nie chroni przed audytem, ale na pewno jest dobrym argumentem podczas negocjacji na temat tego, czy ten audyt w ogóle ma wejść do firmy. Bo jeżeli w organizacji taki system zarządzania, zwłaszcza jeżeli jest certyfikowany, istnieje, to zazwyczaj prawdopodobieństwo, że te komputery mają nielegalne oprogramowanie, jest po prostu niskie. Ja to powiem, że prawnicy używają słowa na audyt przeszukania.